Galleria di Intera Grassa. To już to będzie w okolicach kościoła mariackiego, który powinna być, tam w kresie grobni. A która strona to jest? Panie, to nie wiem, będzie się wie, jak ja was zaprowadzę. No tak będę, bo to nie, bo to po prostu no, parę uliczek tam trzeba przyjść. Zapytać. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jest, inny. Przyszliśmy na pod tego trzy razy. Dzieło sztuki, tylko sprowadzone do jakby nietypowych materiałów i do jednego, nie przedmiotu, tylko obiektu sztuki, tak? Bardziej mi chodzi o to, bo tu macie charakterystyczny... Może są... Moje obiecie atrakcyjne. Jakie są? Jeszcze niezależne w pewien sposób. Niezależne, tak? Polskie listy by sobie robiły na naszych hotelach, jak szukają faceta i tak to wygląda i one sobie opisują, jak ją opisują mieć faceta, a nie mają twarzy, żeby się wystraszyć. Gdzie jest ta sztuka tutaj?
wykorzystuje całą strategię marketingową firmy, która produkuje nam lejki, tak? Podszywa się nawet pod nią, tak? Tworzy konwencji, tak? Taka przyrodność od Woli Kalickiej. A co to za marka? To jest marka, która robi... A gdzie oni teraz są? Gdzie mają fabrykę? Tak, kupiliśmy Volkswagena w Polsce. Powolutku. W formie takiej jakby wygranych i przegranych. Jak punktowa futbol. Jak punktacja i meczu. No? Tak? Bo mecze piłkarskie, jeszcze cała strategia oglądania igrzysk jest czymś takim, tak? Także proszę bardzo uważać na napisy, tak? Ale też te napisy są na... Gdzie takie napisy są? Przy granicy, tak? Kiedy Polacy zachwalają co? Im nas, tak? Wszystkie są takie same. Może dlatego, że wszyscy są takie same. A czemu takie same są? Bo nie mają własnej opinii? Albo one są ustawione jak wojsko, jak maszeruje. To oni są wszyscy tacy sami, tak samo mundurowani i są tacy na rozkaz. Który w latach 80. po zwycięstwie Solidarności przyjechał do Polski z transportem swoich prac. Jego prace wtedy osiągały cenę od 100 tysięcy marek, tak? Przywozi kilkanaście prac do Polski w hołdzie robotnikom za to, że Solidarność, idea rzeczy społecznej wygrała. Całe życie dąży do tego, żeby każdy człowiek był artystą, tak? Solidarność wygrywa i on twierdzi, że to jest spełnienie jej domarzeń, tak? Przywozi pracę do Polski, swoje prace, tak? Które wtedy żadnego muzeum polskiego nie było stać na zakup. Paweł robi w 97 roku transport do Niemiec, bo ta wystawa wcześniej była w Niemczech. Z czym? A skąd ten krasnale są? Tak? A nie wiem, czy wiecie, że jesteśmy największym producentem krasnali. A największym odbiorcą krasnali naszych to jest? Słuchajcie, i co Paweł robi z tym krasnalem? Jeszcze go maluje jako co? I to jest nasze polskie złoto. Finowie, lotnictwo. Mieli tak to znaczenie. Ale też nie wiadomo, czy to jest japoński, czy to jest amerykański, która gwiazdka jest rosyjska, która amerykańska, tak? Pamiętacie te obrazy? Zdjęcia? Oni łamią każde reguły. Robi pozytyw. To jest cykl pozytyw. Negatywy to jest to zdjęcie, które przedstawiało sobotę. I znów, zobaczcie, jak Zbyszek tutaj przewrotnie działa na nasze zmysły, kiedy tutaj mamy radość.